No i uwaga. Jeszcze chwila. I konie ruszyły. Ładnie złapała start Celtic Amal. Ona prowadzi oraz ten Zaker Muscat. Zaker Muscat poszedł na prowadzenie pod Michałem Abikiem, zanim Celtic Amal. Na trzeciej pozycji galopuje Matador. Potem kilka koni. Stawkę zamykają Anne de Beauzul i z tyłu również jest Endemol. Konie mają do celownika jeszcze jakieś 1500 metrów. Dodge, Zaker Muscat i tam jeszcze na froncie galopuje Jago. W tej chwili Jago wychodzi na prowadzenie. Tuż obok niego Dodge. Te dwa konie idą w łeb w łeb. Na trzeciej pozycji Zaker Muscat, na czwartej Matador. Do przodu przesuwa się Anne de Beauzul. Na ostatnie miejsce spadł Endemol. Konie mają do celownika jeszcze około 1000 metrów. No tutaj cały czas łeb w łeb galopują Dodge oraz Jago. Te dwa konie mają przewagę. Na trzeciej pozycji cały czas Zaker Muscat. Przeszedł do przodu, ale to na piąte miejsce Anne de Beauzul. I stawkę zamyka Celtic Amal. Jago. Jago on tutaj prowadzi na ostatnim łuku i wyprowadzi prawdopodobnie na prostą, chociaż zbliża się do niego ostro idzący Matador. Matador tutaj pole. Zaczynają się grupować te konie na froncie, ale cały czas Jago prowadzi i ucieka. Kilka koni do niego finiszuje. Jago tam przy kanacie ładnie znalazł przejście Anne de Beauzul. Anne de Beauzul i Jago, te dwa konie walczą o zwycięstwo. Jago środkiem, Anne de Beauzul przy kanacie. Do celownika jeszcze mamy 250 metrów. O, tutaj zacięta walka będzie trwała aż do celownika. Teraz Jago atrakuje Anne de Beauzul. Idą tutaj te dwa konie łeb w łeb, zacięta walka. To dwa konie z jednej stajni. Jeszcze 30 metrów. O i proszę Państwa, razem wpadają na celownik. A na trzecim miejscu Endemol i pozostałe konie. Ja nie wiem.